Zajwen. Śmierć niepotrzebna i fatalna w skutkach. Nie dowiedziałem się niczego nowego. Przez nią zakon płonącej róży zaczął coś podejrzewać. Zresztą, fatalnie zaplanowałem to wszystko. Na dodatek nie wiadomo skąd zjawił się Kray. Skąd się tu wziąłeś do cholery? Kurwa, nie ma czasu na rozmowy. Musimy spierdalać z powrotem do wieży. Zaraz tu będzie chuj strażników paladynów. Tak też się stało. Skoczyliśmy do morza i przepłynęliśmy kawałek wzdłuż lądu. A potem schowaliśmy się w wieży. Minęły 2 dni, aż straż miejska wpadła na pomysł przeszukania wieży. Nie obeszło się bez rozlewu krwi. Po walce wycofaliśmy się w okolice farmy Onara. Kryjówka idealna. Ale wciąż nie wiem, skąd Kray się domyślił przebiegu wydarzeń. Jakby to wszystko... Zaczynam już wariować. Jak ci się podoba ta okolica? I po cholerę zakładasz bandaże? Mam poharatane ręce po tych wszystkich walkach, a nie lubię się... popisywać piznami. To wszystko jest dziwne. Od małego byliśmy szkoleni na asasynów, zabójców templariuszy. A jednak wyrzekliśmy się tego i zaczęliśmy działać na własną rękę i stanęliśmy naprzeciw prawdziwemu zagrożeniu. A nie jakimś zidiociałym rycerzykom w śniących brojach. Potem ty i ja się rozdzieliliśmy. Pamiętam ten dzień, jakby to się wydarzyło wczoraj. I nie słyszałem o tobie aż do momentu, gdy na wyspie pojawili się ci bandyci o tych nietypowych zbrojach. Współpracowali oni z Północną Różą, ale potem obydwie organizacje zaczęły działać na własną odpowiedzialność. Wracając do tematu, wtedy się spotkaliśmy po latach, pamiętasz? Ja założyłem rodzinę, a ty małą grupę rebeliantów. Pomogłeś mi wtedy bardzo i zabiłem kogo trzeba. A potem te skurwysyny napadły na mój dom. A potem... Nie kontynuuj. Nie martw się. Dopadniemy te kurwysyny. W ogóle o co chodzi z tymi demonami? Zajebałem tego nekromanta, a potem znalazłem się w jakimś dziwnym miejscu z tą klingą, która stała się już moją częścią. Wiesz, Kray, kiedy się zostawiłem w lesie, byłem wkurwiony tymi poszukiwaniami. Schylałem się jak świnia i wyrzuciłem miecz do morza. A na następny dzień... Była znów przy tobie. Wystarczył tylko dotyk. Byś połączył się z demonem zaklętym w tej sali. Stanowicie teraz jedność, dzięki czemu możesz wykorzystywać jego moce. Ale tym darem powinni zostawać obdarzeni ludzie o czystym sercu i silnej woli. Bo w przeciwnym wypadku, demon nad takim słabym mentalnie człowiekiem zapanuje. Dalej już chyba nie muszę mówić. Miałeś mnie dzisiaj nauczyć czegoś nowego? Wiesz co, nie widzę potrzeby. Świetnie panujesz chwilowo nad sobą i Sanctusem. Widzisz, demony potrafią oczarowywać człowieka, jak i zastraszać. Ale myślę, że lepiej, gdy sam się tego nauczysz i ta umiejętność przyjdzie do ciebie w odpowiednim czasie. Koniec tego przynudzania na dziś. Robisz sobie dzisiaj wolne? Nie mam czasu dzisiaj na odpoczynek. Idę w trasę. Bywaj. Thank you.
słyszałeś? Zejvena zajebali. Dziwne, to już drugie morderstwo w tym tygodniu. Wcześniej zabili André. Szef zaczyna coś podejrzewać, że nie mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi. Ale nie jest jeszcze wszystkiego pewien. Podobno ze strachu rozpocznie masowy rytuał dołączenia. Czyli wtedy jednak stwierdzenie, że nasza organizacja jest zakonem dwóch demonów, sprawdzi się. Nie jesteś podekscytowany? Jesteśmy wybrańcami. Będziemy żyć wiecznie i szerzyć nasze wpływy. Będziemy kimś więcej niż starymi, zwykłymi ludźmi. Widać, że nie wiesz specjalnie dużo o tym. Człowiek, który zazna potęgi demonów, staje się coraz bardziej tępy, a po śmierci jego ciało przejmuje to cholerstwo. Będziesz musiał opuścić swoją rodzinę, idioto. Skąd to wiesz? Tego nam nie mówili. Przeczytałem księgi, które ciągle mają ukryte przed światem. Ja się stąd zmywam. To jest chore. Pomyśl, dlaczego nie możemy jeść ani pić niczego z zewnątrz. Otępiają cię, a potem każą ci zabijać tych niewinnych ludzi. Oni nie są niewinni. To przestępcy. Zresztą, rób co chcesz, ale ja cię nigdy nie znałem. A ty jesteś idiotą. To my jesteśmy przestępcami, ale działającymi legalnie dzięki wtyczkom w straży. Ale to nie potrwa długo. Zakon Płonącej Róży, od początku aż do dziś. Spis treści, początki zakonu, bla bla bla, aktualni członkowie, Zajven, Andre, Cedryk, bla bla bla, Mechlenen, coś podkreślonego. Drachard, głowa Zakonu Płonącej Róży. Wezmę to ze sobą, czas się zmywać. Krej, co to jest rytuał dołączenia? Gdzie o tym usłyszałeś? Podsłuchałem, że nasz szefcia będzie chciał wykonać to na skalę całego zakonu. Na jaja i nosa. To rytuał, w którym łączy się duszę człowieka z demonem, który jest przyzwany z otchłani Beliara. Jaka jest różnica między tym rytuałem, a moim połączeniem Sanctusem? Ty możesz mieć nad nimi kontrolę, a oni będą bezpośrednio posłuszni temu, kto wykonuje ten rytuał. Nie ma czasu do stracenia. Teraz albo nigdy. Powodzenia. Nie pomożesz mi? Przecież śmierć zakonników to też twój cel. Nasz cel. Dasz sobie radę. Ja już dawno wyszedłem z formy. Nie będę cię zmuszał. Witajcie, moi drodzy. Dziś wasz wielki dzień, na który byliście przygotowywani od początku dołączenia do naszego wielkiego zakonu. Jeden z naszych ludzi, Zajven, został zamordowany. Zajven był już świeżo po rytuale, więc nie potrafił używać swoich umiejętności. Ale wy będziecie umieli! Będziecie nieść chwały zakonowi Płonącej Róży! Jesteście wybrani i zaznacie daru, o którym marzyło się władcom! Kto wystąpi pierwszy? Ja! Odważnym jesteś. Ten człowiek tworzy nową historię i zapoczątkuje
nową erę. Erę płonącej róży! Zabiłeś moją rodzinę, synie, synie. Nie poznajesz mnie? Zapłacisz za to. Ty, głupcze! Nie wiesz, co czynisz! Brać go!